Razem z chłopakami z kanału Kręci się przygotowaliśmy dla Was materiał o łączeniu obrazu z dwóch kamer, żeby uzyskać jeden spójny, fajny obrazek, który nie będzie wytrącał uwagi widza. Sprzęt, którym dysponowaliśmy, to mój Sony Alpha 7S2 i Lumix GH4 chłopaków. Mamy więc dwie zupełnie inne firmy, które oferują różne profile kolorów i różny obrazek ze swoich aparatów. Jak sobie radzić w tej sytuacji? W tym filmie postaram się właśnie pokazać Wam, jak to robić. Żeby uniknąć nudnej, mało realistycznej sytuacji, postanowiliśmy, że nagramy scenkę i na podstawie tej scenki pokażemy, jak łączyć kolory z dwóch kamer. Nagranie testowych nagrań byłoby bez sensu. My pokażemy Wam po prostu, jak to działa w praktyce. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć cały proces produkcyjny scenki, to zapraszam do chłopaków z kanału Kręci się. Tam zobaczycie behind the scenes, proces produkcyjny i tam jest wszystko bardzo dokładnie i ładnie opisane. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście u nich subskrypcji, to bardzo polecam, bo chłopaki robią naprawdę świetne filmy, również o filmowaniu. Tak więc jeżeli już zapoznaliście się z filmem chłopaków, albo zrobicie to później, zapraszam do postprodukcji. Żeby nie było zbyt prosto, na moim aparacie ustawiliśmy S-Log 2, czyli tryb log, płaski profil kolorów. Teoretycznie najbardziej zbliżonym do tego profilu jest profil V-Log, który można dokupić do Lumixa GH4, ale on nie jest do końca taki fajny i chłopaki stwierdzili, że wykorzystają CineLike V. CineLike V to jest profil, który generuje najmniej szumu na Lumixie GH4 i jeszcze po przeróbkach chłopaków daje naprawdę fajny obraz. Ale tu pojawia się problem. Obraz z Lumixa GH4 w tym profilu od razu prosto z aparatu wygląda całkiem przyzwoicie i można byłoby go gdzieś pokazać. A obraz ze Sloga 2 wygląda prawie jakby był czarno-biały, bez kontrastu, płaski, szary. Są to dwa zupełnie inne obrazy. Najważniejszą częścią tego filmu będzie jednak postprodukcja, czyli obróbka w programie do montażu albo w programie do kolorów. Gradingu. My zdecydowaliśmy się, że pokażemy Wam, jak to zrobić w programie Premiere Pro i w programie Final Cut Pro X. Jesteśmy w programie Final Cut Pro X. Teraz w efektach, w zakładce Color mamy narzędzie Color Correction, które jest jedynym narzędziem w programie Final Cut Pro X, które pozwala na mocniejszą obróbkę kolorów. Wchodzimy w Color Board, następnie w Exposure i dostosowujemy ekspozycję naszego obrazu. Najpierw chcemy troszeczkę odzyskać kontrastu, więc ściemniamy cienie. Potem przechodzimy do saturacji, żeby dodać trochę tej saturacji szarym obrazom ze Sloga 2. Oczywiście następnie pracujemy nad kolorami. Tu mieliśmy zbyt chłodne ujęcie, więc highlights, światła przenosimy i ocieplamy. Następnie wchodzimy i kopiujemy ten efekt z jednego klipu ze Sloga i wklejamy na pozostałe klipy ze Sloga Paste Attributes. Gdy to już skopiujemy, możemy skorzystać z masek, żeby rozświetlić twarz naszej bohaterki. Na sam koniec musiałem zrobić animowaną maskę, bo bohaterka się poruszała, więc skorzystałem z klatek kluczowych. Polecam również użyć Adjustment Layer, żeby narzucić jeden efekt kolorystyczny na wszystkie klipy. Tak więc jak to zrobić w programie Premiere Pro? Już chłopaki Wam pokazują. Cześć, tutaj Bartek z kanału Kręci się, gdzie mogliście obejrzeć pierwszą część materiału o łączeniu obrazu z dwóch aparatów. Teraz już u Wojtrixa przechodzimy do najważniejszego, czyli postprodukcji. Wojtek na pewno dokładnie wyjaśnił Wam, w jaki sposób kolorował film za pomocą Final Cut'a, a my pokażemy, jak zrobić to w Adobe Premiere. Tak jak było mówione wcześniej, zdecydowaliśmy się dostosować cały obraz do tych zdjęć, które nakręcone zostały za pomocą Lumixa GH4. Do pracy będą Wam potrzebne tak naprawdę tylko dwa narzędzia, które oferuje Premiere. Na Lumetri Scopes będziecie mogli kontrolować obraz, natomiast za pomocą Lumetri Color wprowadzicie wszystkie potrzebne zmiany. Zaczęliśmy od dostosowania odpowiedniego balansu temperatury. Później w polu Tones wprowadziliśmy zmiany związane z ekspozycją, kontrastem, highlightami i shadowsami. Jak możecie zobaczyć, w niektórych miejscach wspomagaliśmy się maskami, które pomogły wyciągnąć nieco kolory na twarzach naszych bohaterów. Efekt końcowy możecie ocenić sami. Naszym zdaniem połączenie wyszło całkiem nieźle. Bałem się, że będzie gorzej.
Okej, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że w tym odcinku pokazaliśmy Wam dokładnie, jak łączyć ujęcia z dwóch kamer, no i czegoś się nauczyliście. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam do subskrypcji kanału Chłopaków, no i oczywiście mojego. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę i możecie skomentować, jakie filmy chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Zapraszam również na grupę filmowców Wojtriksa, bo tam wszyscy z chęcią odpowiedzą na Wasze dodatkowe pytania i pomogą, jeżeli macie z czymś problem. I na sam koniec jeszcze raz przypominam, jeżeli nie widzieliście tego behind the scenes u Chłopaków, to naprawdę zapraszam, bo warto. Trzymajcie się!